Proszę Państwa, przepraszamy za opóźnienie, ale było wywołane zewnętrznymi przyczynami technicznymi od nas niezależnymi. No ale już startujemy i mam dla Państwa ciekawą nowinę, mianowicie będziemy mogli na początek zaprezentować Państwu wywiad z naszym bardzo dawnym, doświadczonym seminarzystą, uczestnikiem zajęć Narodowej Akademii Informacyjnej od początku jej istnienia, który przedstawi Państwu swoją pracę, którą jako pracę doktorską przygotował i która została już wydana jako książka. Jest to pan magister Grzegorz Dorobek, który już tutaj tą książkę sam zaprezentuje. Dziękuję. Dzień dobry. Z tej strony Grzegorz Modlibowski, Harfor. Namówiłem dziś na krótką rozmowę Grzegorza Dorobka, naukowca o dość wszechstronnych zainteresowaniach, z wykształcenia geografa, z zamiłowania filozofa, politologa, podróżnika, ale przede wszystkim cybernetyka i współpracownika Kieleckiego Uniwersytetu imienia Jana Kochanowskiego. Skąd pomysł na tą rozmowę? Ostatnio wpadła mi w ręce książka Grzegorza. I od razu, od pierwszego właściwie przewertowania, ma ona dla mnie jeden bardzo cenny walor. Mianowicie jedna pozycja zawiera syntezę najważniejszej, jednocześnie najbardziej chyba nieznanej, przynajmniej szerzej nieznanej spuścizny polskiej humanistyki, począwszy od przedwojennych Konecznego, Petra Życkiego, Piętki, aż po tę, nazwijmy ją dzisiejszą, nowoczesną cybernetykę Mazura i Koseckiego. A ponieważ Grzegorz, zdaje się, jest osobą skromną i z tego co wiem, jego dzieło nie jest jeszcze znane, a przynajmniej wśród słuchaczy i oglądaczy Harfor, z którymi rozmawiałem, pomyślałem, że warto zrobić jej reklamę. Grzegorzu, jak zaczęła się Twoja znajomość z cybernetyką społeczną? Jak na nią wpadłeś? Jeżeli chodzi o twórczość związaną z Mazurem, później Koseckim, w ogóle z cybernetyką, to był czysty przypadek, a mianowicie ja lubiłem często przychodzić na różnego rodzaju wykłady podczas studiów i tam przyszedłem na wykład pana docenta Koseckiego. I zaczęło mnie to coraz bardziej intrygować i z każdym dniem poznawałem tutaj twórczość Polskiej Szkoły Cybernetycznej i zafascynowałem się, ponieważ jako geograf miałem takie podwaliny, które umożliwiły mi bardziej bliższe poznawanie świata, który mnie otacza. A cybernetyka ułatwia poznanie świata nie tylko w przyszłości, ale i w przyszłości. Uogólniona jakościowa teoria informacji w zastosowaniu do wybranych zagadnień filozoficznych. Tak brzmi tytuł Twojej książki. Do kogo adresujesz? Tą książkę adresuję do filozofów, ponieważ ukończyłem studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, właśnie doktorantki z zakresu filozofii. To jest moja rozprawa doktorska właśnie, zajmująca się prowadzeniem metod cybernetycznych do samej filozofii, ponieważ obecnie filozofia też się zajmuje systemami, a cybernetyka jest nauką o sterowaniu, która się też zajmuje systemami, jest właśnie konieczna i pożyteczna w pracach filozoficznych. Jakie problemy można rozwiązywać za pomocą cybernetyki? Powiedziałeś, że w filozofii, no to jest oczywiste zastosowanie, aczkolwiek dla osób, które jakoś się zapoznają z tymi naukami, no może się to wydawać nieco hermetyczne. Czy cybernetyka to jest tylko narzędzie dla teoretyków, czy da się ją jakoś stosować w bardziej, że tak powiem, codziennych rozwiązaniach? Cybernetykę da się stosować oczywiście w zastosowaniu tutaj powszechnym, takim zwyczajnym, codziennym, ponieważ ona uczy, jak sterować danym systemem. No, żeby tutaj nie teoretyzować. Jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy. Mamy, że się tak wyrażę, Polskę taką, jaką mamy. Gdzie ty widzisz najpilniejsze zastosowania tego dorobku? Jeżeli chodzi o sam dorobek Polskiej Szkoły Cybernetycznej, on powinien być stosowany do
każdej dyscypliny naukowej, czy to nauk przyrodniczych, czy humanistycznych, czy też i nauk ścisłych, ponieważ ona przedstawia w ujęciu bardzo prostym widzenie świata, który go otacza, ponieważ obecnie nauka jest, kieruje się w kierunku takim, by pewne zagadnienia tak skomplikować, by zwykły zjadacz chleba nie potrafił to odczytać, a cybernetyka to ułatwia. No dobra, ale trochę będę cię namawiał na podanie jakiegoś takiego konkretnego, praktycznego przykładu. Czegoś, co by mogło też zachęcić osoby, które nas słuchają, do sięgnięcia po cybernetykę, no i też po twoją książkę. Jeżeli chodzi o przykład, to może tutaj podam swój przykład. Przy zastosowaniu metod cybernetycznych potrafiłem i zastosowaniu właśnie tych metod wygrać sprawę prawną dotyczącą łamania i uchybień wobec prawa europejskiego na płaszczyźnie tutaj dwóch państw członkowskich, które uchybiły prawo europejskiemu i pod Trybunałem w Luksemburgu przegrały sprawę. Aha, a w czym ci konkretnie pomogła cybernetyka? Zrozumienie całej procedury prawnej, zrozumienie całej istoty prawa, a mianowicie wiemy to, iż w Unii Europejskiej jest też cywilizacja bizantyjska, gdzie akurat jest oparta na silnych motywacjach prawnych. I też tutaj pomogła mi też klasyczna nauka o porównawczych cywilizacjach Konecznego, który w istotnym stopniu przedstawił znaczenie prawa i rozumienie prawa w cywilizacji bizantyjskiej, a mianowicie zrozumienie prawa w odcieniu tutaj pruskim. Prawo rozumie się tak, jak jest, czyli zgodnie z literą prawa, a w odcieniu tutaj rosyjskim jest, jak interpretuje urzędnik. I to mi ułatwiło po prostu walkę o prawo europejskie w krajach członkowskich i wprowadzenie tego prawa w życie. Czyli rozumiem, że to, że wygrałeś ten proces w Luksemburgu, a z drugiej strony nadal nie zarejestrowałeś swojego Anglika w Polsce, świadczy o tym, że nasze normy są dalekie od polskich, jak rozumiem. Mało tego, powiem, że to jeszcze jest, jeszcze to są pozostałości jeszcze zaboru rosyjskiego, jeżeli chodzi o myślenie prawne w naszym kraju. Na zakończenie jeszcze powiedz, gdzie można zapoznać się z twoją książką? Gdzie można ją kupić, gdzie można ją dostać? Jeżeli chodzi o książkę, to można czy to drogą elektroniczną znaleźć to na stronach internetowych. A jeżeli chodzi o zakup, to można się ze mną skontaktować osobiście pod numerem 603-47-77-24 i oczywiście po uiszczeniu opłat prześlę na podany adres książkę. Ilość egzemplarzy, czy jedną książkę, czy wielość. To była reklama, ale taką reklamę warto robić takim książkom, które popularyzują zapomniany dorobek polskiej humanistyki. Trzymamy kciuki, pozdrawiamy, czuwaj i służ. Dziękuję i do usłyszenia, myślę, że wkrótce z nową pozycją książkową. Grzegorz wyjawił wcześniej, że jego kolejna praca będzie dotyczyła cybernetycznych metod w politologii. No to czekamy, dopingujemy, a tymczasem zachęcam do kliknięcia, pobrania, przejrzenia, no i oczywiście do stosowania. Link do książki Grzegorza zamieścimy pod filmem. Do usłyszenia. Tak, proszę Państwa, tutaj usłyszeliśmy o nowej książce dotyczącej zastosowań Polskiej Szkoły Cybernetycznej, nowej, świeżo wydanej i przede wszystkim książce, której autorem jest już nasz, można powiedzieć, w jakimś sensie absolwent Narodowej Akademii Informacyjnej, dlatego że w moich zajęciach, jeszcze przedtem prowadzonych nie w ramach Narodowej Akademii Informacyjnej, tylko w ramach moich zajęć zawodowych na ówczesnej Akademii Świętokrzyskiej, dzisiejszym Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, uczestniczył od roku akademickiego 2002-2003. To był ostatni rok akademicki
w którym prowadziłem te zajęcia na uczelni przed pójściem na emeryturę. A teraz, proszę Państwa, wróćmy do naszego głównego nurtu rozważań, który poprzednim razem żeśmy tutaj zakończyli w momencie, jak widzimy tutaj na tablicy, zdefiniowania i formalnego, symbolicznego opisu pojęcia procesu sterowania, który charakteryzujemy poprzez obiekt sterujący, obiekt sterowany, cel i metodę, obraz celu i obraz metody określamy jako program procesu sterowania i wreszcie podaliśmy, ale to taką najbardziej syntetyczną definicję systemu autonomicznego. System autonomiczny jest to tutaj taki system, w którym system sterujący jest zarazem systemem sterowanym. To jest definicja zaproponowana przez Mariana Mazura i przede wszystkim tutaj trzeba stwierdzić, że nie jest to definicja, która tak nagle się narodziła na takiej zasadzie, że profesor Mazur miał takie natchnienie i tak mu się to jakoś skojarzyło, tylko podał on cały zbiór pojęć prowadzących dopiero do pojęcia systemu autonomicznego. I teraz w związku z tym dzisiaj omówimy sobie rodzaje procesów alias systemów cybernetycznych, alias rodzaje procesów sterowania. I tutaj jest pierwsze pytanie. No właściwie, jak się ma system autonomiczny do procesu autonomicznego? Dlatego, że Mazur wprowadził pojęcie systemu autonomicznego. Natomiast ja zaproponowałem uogólnienie tego pojęcia w postaci pojęcia procesu autonomicznego. A uogólnienie jest bardzo proste. Po prostu zbiór stanów systemu autonomicznego w różnych chwilach czasu stanowi proces autonomiczny. No tak by to można najprościej określić. Ale zanim do tego przejdziemy, to trzeba podać parę innych pojęć. I tak, po pierwsze, zgodnie z aksjomatyką aksjomatycznej teorii poznania wiemy, że mamy trzy pojęcia pierwotne. Obiekt elementarny, relacja i zbiór. No, system to jest po prostu zbiór obiektów elementarnych i relacji pomiędzy nimi. No, systemy złożone mogą to być systemy, w których mamy zbiór systemów i relacji pomiędzy nimi. Zbiór relacji nazywamy strukturą systemu, a zbiór obiektów, między którymi te relacje zachodzą, nazywamy substancją systemu. To są pewne podstawowe pojęcia. I teraz, jeżeli spróbujemy to zastosować do analizy zjawisk społecznych, no to weźmy taką sytuację. Mamy zbiór ludzi. W demografii, w socjocybernetyce, przy analizie pewnych zagadnień możemy ludzi traktować jako obiekty elementarne.
Oczywiście przy analizach psychologicznych to już takie podejście nie będzie sposobne, dlatego że psycholog analizuje już relacje wewnątrz tych obiektów, jakimi są ludzie, ale w pewnych zagadnieniach socjocybernetycznych możemy sobie takie założenie zrobić. W związku z czym jest pytanie, jak określić społeczeństwo? No społeczeństwo to jest oczywiście zbiór ludzi i relacji pomiędzy nimi. To jest najbardziej ogólna definicja i co ciekawe, ona nie tylko wynika z pewnej aksjomatyki i siatki pojęciowej polskiej szkoły cybernetycznej, ale ona jest całkowicie zgodna z tradycją polskiej szkoły socjologicznej, tak jak ją ujmowali Petrażycki i Piętka. Jak widzimy, dobra polska szkoła socjologiczna przedwojenna, której dorobek dzisiaj wśród dzisiejszych naukowców jest prawie całkowicie lub wręcz całkowicie zapomniany. No właśnie na seminarium doktoranckim z filozofii na jednej z renomowanych uczelni, już nie będę wymieniał, bo wstydu oszczędzę, seminarzysta wymienia takie osoby jak Koneczny, Petrażycki, Piętka i przy każdym z tych nazwisk profesorowie, doktorzy habilitowani pytają, a kto to taki, a kto to taki, a kto to taki? No więc ten młody człowiek był dosyć zszokowany poziomem ignorancji tej kadry profesorskiej, ale ja mu wyjaśniłem, że po prostu ci biedni profesorowie są ofiarami systemu, który został zainstalowany w polskiej nauce po 1948 roku, a politycznym nadzorcą tej instalacji był nie kto inny jak towarzysz Jakub Berman, odpowiedzialny w sekretariacie KC i biurze politycznym za, no właśnie między innymi za sprawy nauki. No i istotą tego systemu było odcinanie kolejnych pokoleń polskich naukowców od dorobku naszej nauki przedwojennej. Nie tylko od najnowszych osiągnięć, które trzeba było potajemnie wypracowywać w pewnym okresie, ale również od przedwojennych, najbardziej diagnostycznych elementów. Wytłumaczyłem temu młodemu koledze, że powinien po prostu mieć pełen współczucia dla tych profesorów jako ofiar tego systemu i powinien się traktować jako ich osobowe źródło informacji, które powinno ich doinformować. Bo nie jest to winą tych profesorów, że o pewnych rzeczach nie mają zielonego pojęcia. I teraz wracam do naszej analizy. Otóż chodzi o to, że jak mamy dowolny zbiór ludzi, to jeszcze to nie jest społeczeństwo. Dopiero jak pojawią się określone relacje między nimi, to możemy zacząć mówić ewentualnie o społeczeństwie. No ale teraz proszę Państwa, jak to się ma do systemu cybernetycznego? A ściśle mówiąc, czy i na ile w społeczeństwie występują procesy sterowania? W ogóle a sterowania społecznego w szczególności. Otóż Mazur używa wymiennie pojęcia system zorganizowany i system cybernetyczny. Ja tu jednak zaproponowałem rozróżnienie. Rozróżnienie polegające na tym, że system zorganizowany to jest taki system, w którym występują relacje, już żeśmy poprzednio
definiowali pojęcie relacji, więc wiemy, co to jest. Więc jeżeli istnieją jakieś relacje energomaterialne między ludźmi, między obiektami, no to już możemy mówić o systemie zorganizowanym. Ale dopiero wtedy, jeżeli te relacje przebiegają w taki sposób, że prowadzą do określonego celu, to możemy mówić o procesach sterowania zgodnie z definicją, którą żeśmy podali, i dopiero wtedy możemy mówić o tym systemie społecznym, że jest to system cybernetyczny. No więc, proszę Państwa, przykład taki najprostszy. Jak mamy zbiór przypadkowych pasażerów w autobusie, no to nie jest ani system zorganizowania, ani system cybernetyczny. Między tymi ludźmi żadnych społecznych relacji, nie ma wymiany energomaterii i informacji. No dobrze, ale teraz jeżeli powiedzmy mamy inną sytuację, o, teraz na wojnie u naszych sąsiadów w wschodniej części Ukrainy, jest bardzo istotny problem. Czy zbiór uzbrojonych ludzi to jest wojsko, czy nie? A można by tutaj powiedzieć tak, że wojsko to jest dopiero wtedy, jeżeli ci uzbrojeni ludzie zaczną działać w taki sposób, żeby realizować określony cel. No, a do tego jest potrzebny odpowiedni system łączności między dowództwem i podwładnymi. I co więcej, ci podwładni muszą po pierwsze chcieć, a po drugie umieć i móc wykonywać polecenia, w tym wypadku rozkazy. I wtedy dopiero możemy mówić o wojsku czy o armii jako o systemie cybernetycznym. To jest bardzo istotna sprawa, bo mamy tutaj zresztą do czynienia z dwoma rodzajami sterowania. Jedno sterowanie to jeden rodzaj, to jest sterowanie bezpośrednie, o którym jeszcze będziemy o tym więcej mówić, ale tutaj już zasygnalizuję, które polega na tym, w naszym przykładzie wojska, że przełożony wydaje rozkaz, podwładni wykonują. Przynieś, wynieś, pozamiataj. Albo pierwsze nabij, drugie zabij. No, a druga sprawa to jest sterowanie pośrednie, w którym programuje się określone normy społeczne, które nie od razu muszą prowadzić do jakichś konkretnych działań. Ale jak zaistnieje odpowiednia sytuacja, no to wtedy doprowadzi to do określonych działań. Tutaj wrócę do przykładu, który omawiałem tydzień temu, przykładu wywiadu z profesorem Kierzunem w sobotnio-niedzielnej, ale to jest sprzed tygodnia Rzeczpospolitej, który profesor Kierzun mówił o tym, jak ludzi, no, działaczy partyjnych PZPR, takich jak Balcerowicz i inni, zapraszano na stypendia do Stanów Zjednoczonych i tam bynajmniej nie wydawano im żadnych poleceń. Ci ludzie bynajmniej nie byli jakimiś agentami amerykańskimi, nic z tych rzeczy. Ich tam po prostu indoktrynowano, profesor Kierzyń użył dosłownie tego słowa w swoim wywiadzie. Mówił, chodziło o indoktrynację, to znaczy pokazanie im, przekonanie ich, że tamten system, który jest w Stanach Zjednoczonych, jest
lepszy od tego systemu, który jest w tak zwanych krajach socjalistycznych. Miało to wpłynąć na, jak my mówimy w cybernetyce, na zmianę normotypu tych ludzi, którzy później po powrocie starali się działać zgodnie ze swoimi przekonaniami. No a te działania oczywiście musiały doprowadzić i doprowadziły do zmiany systemu. To jest właśnie sterowanie pośrednie. No więc proszę Państwa, wojsko wymaga zarówno sterowania bezpośredniego, jak i sterowania pośredniego. O tym się przekonało dowództwo armii ukraińskiej do sytuacji, jaka miała miejsce na początku tego roku. No, powstał problem niedoboru żołnierzy. Armia ukraińska okazała się niewystarczająca do podjęcia wyzwań, które przed nią stanęły, no ale samo uzbrojenie ludzi wysłanych na front to jest mało, bo to przede wszystkim ci ludzie działają mało skutecznie, a po drugie ponoszą duże straty. W związku z tym stanął problem szkolenia tej armii, czyli sterowania pośredniego. No, a po tych wstępnych uwagach, właściwie o charakterze terminologicznym, żebyśmy używali siatki pojęciowej dobrze zdefiniowanej, no to możemy przystąpić do przedstawienia mazurowskiej systematyki systemów alias procesów cybernetycznych. I tutaj przejdziemy do najpierw wspólnych pewnych rozważań, a później zastosujemy je od razu do analiz społecznych. A więc rozpoczynajmy. Jeżeli mamy obiekt sterujący, i obiekt sterowany, oczywiście obiekt sterujący oddziałuje na obiekt sterowany w dwojaki sposób. Przede wszystkim oddziaływania energetyczne, które sobie tu czerwonym kolorem zaznaczymy, to jest oddziaływanie energetyczne E. I drugi rodzaj to są oddziaływania informacyjne I. Oczywiście ten obiekt sterujący musi sam pobierać z otoczenia informacje, odpowiednio je sobie tam przetwarzać i sam musi pobierać energomaterię z otoczenia. W rezultacie tego sterowania
Oczywiście obiekt sterowany będzie generował reakcje energetyczne R ze znaczkiem E przez reakcję w cybernetyce rozumiemy oddziaływanie systemu na otoczenie i reakcje informacyjne. O. Na marginesie przypomnę podstawowe definicje cybernetyczne, a właściwie one są z pogranicza od teorii systemów i cybernetyki. Jeżeli mamy dowolny obiekt, to oddziaływanie otoczenia na obiekt nazywamy bodźcem, oddziaływanie obiektu na otoczenie nazywamy jego reakcją. No a sam obiekt jest charakteryzowany przez wielkość R małe. Reakcję oznaczamy dużą literą R. Zachowuję już mazurowską tutaj całą nomenklaturę. Definiujemy reaktywność oznaczamy przez małe R jako stosunek reakcji R do bodźca. To jest niezależne od tego, czy dany oddziaływanie jest energetyczne czy informacyjne. No i teraz, proszę Państwa, mamy tutaj bardzo istotną sprawę. Mianowicie, jeżeli obie strony sobie pomnożymy przez B, a to jest możliwe, jeśli wszystkie te, powiedzmy, wymienione rodzaje opiszemy w formie matematycznej, czyli B będzie jakąś liczbą, raczej będzie opisane przy pomocy jakiegoś parametru liczbowego. Duże R, czyli reakcja, też będzie opisane jakimś parametrem liczbowym. No to oczywiście i reaktywność będzie parametrem liczbowym. No i wtedy możemy tutaj oczywiście stosować tą definicję i pojęcie dzielenia, a więc i pomnożyć obie strony możemy przez B, a więc R będzie równe B razy małe R. To jest podstawowy wzór cybernetyki. O co tutaj chodzi? Ten prosty wzór, dlaczego on ma takie wielkie znaczenie? Otóż, jeśli chodzi o humanistykę, to pozwala on rozstrzygnąć, i to w sposób wręcz matematycznie jednoznaczny, odwieczny spór. Co ma decydujący wpływ na działania człowieka, czyli na jego reakcje? Czy, jak twierdzą jedni, otoczenie. No w jaki sposób będzie otoczenie oddziaływało na człowieka, w jaki sposób go będziemy wychowywać, to taki on i będzie. To jest podejście, które demonizuje rolę B. Bo oddziaływanie otoczenia to są bodźce. To jest B. To podejście dominuje w naszej współczesnej pedagogice. I zakłada się, że jeżeli stworzymy odpowiednie systemy bodźców, to ludzie będą się zachowywać zgodnie z nimi. No na przykład, proszę Państwa, to dotyczy i tej pedagogiki szkolnej, gdzie kolejni panowie ministrowie albo panie minister wprowadzają różne eksperymenty szkolne, przyjmując, że dzięki stworzeniu
nowego systemu, takiego jak tam one wprowadzają, będą działały inne zestawy bodźców i w związku z tym będzie inny człowiek. Taki właśnie, jak one sobie życzą. To jest jedno podejście. No, drugi przykład zastosowania tego podejścia demonizującego rolę B z tego wzboru. A no po prostu pokazuje się w telewizji przypadki wypadków drogowych. No wiadomo, jak tam są krwawe ofiary, to silnie oddziaływuje na wyobraźnię, na emocje. Można powiedzieć, że oddziaływuje wręcz podświadomie, a więc jest to typowa manipulacja, pokazywanie takich przypadków i następnie na bazie tych emocji postuluje się zwiększenie penalizacji, większe kary. A tutaj powiedzmy, bardzo często są takie wręcz nagonki propagandowe na tak zwanych pijanych kierowców. No, u nas ta dopuszczalna norma alkoholu jest dość ostra, więc nieznaczne przekroczenie to jest powiedzmy, no trudno traktować takiego człowieka jako kompletnie pijanego, ale w wyobraźni odbiorców to tak właśnie funkcjonuje. No i w związku z tym mówi się karać, ostrzej karać. To jest eksponowanie roli B. Jak będziemy ostrzej karać, to odstraszymy. Nawiasem mówiąc, bardzo rzadko, jeżeli w ogóle, podaje się wyniki dotyczące skuteczności tego rodzaju zmian bodźców. Okazuje się, że skuteczność jest niewielka, albo żadna wręcz. Już mówiąc precyzyjnie, najczęściej statystycznie pomijalna, dlatego że jak długo działa jakiś bodziec, to następuje coś takiego jak znieczulenie na stale powtarzany ten sam bodziec. To jest zjawisko bardzo dobrze znane z psychocybernetyki, a i z tradycyjnej psychologii również. O tym się milczy. Za to nakręcanie tej psychozy, nazwijmy to antypijackiej w cudzysłowie, powoduje takie skutki, jak no w Bełchatowie przecież doszło do samosądu na kierowcy, który tam potrącił kogoś, on zawinił, ale tłum podjudzony przez tą całą propagandę antypijacką, której zresztą policja zamiast przeciwdziałać i hamować, bo to zaburza percepcję, to policja tym działaniom mediów bynajmniej nie tylko nie przeciwdziała, ale jeszcze jej często basuje. No to tam doszło do tego, że zanim policja przyjechała, to tłum już sam wymierzył karę. No to są właśnie skutki przeceniania roli B w tym wypadku. Widzimy wzór prosty, ale bardzo istotny w zastosowaniu. Teraz to już jest w ogóle norma, że jak się podaje, doszło do jakiegoś wypadku, są trupy, to na równi z tym, czy były śmiertelne jakieś tutaj wyniki, czy nie, podaje się, czy kierowca miał alkohol we krwi. No niedawno był taki wyrok, gdzie właśnie, no już mniejsza o szczegóły, ale chodziło o to, że był spór w sądzie między no, kimś, kogo tam policjant poturbował i tym poturbowanym, ale ponieważ poturbowany miał alkohol we krwi, a policjant nie miał oczywiście, bo był na służbie, to był dobry policjant, no to oczywiście wyrok. Ja już nie wnikam tu w szczegóły, ale jak już taka była sytuacja, to przy takim oprogramowaniu podświadomości społecznej, jakie jest wynikiem działalności naszych mediów na tym odcinku, to już wyrok był z góry przesądzony. Jak ten był trzeźwy, a
a ten był pijany, no to pijany musi przegrać. Więc proszę Państwa, no to jest eksponowanie roli B. Dałem parę drastycznych przykładów, żeby Państwo widzieli, że to ma bardzo szerokie skutki. Drugi sposób to jest taki, drugie podejście. To jest eksponowanie roli reaktywności, czyli tego małe r. Czyli każdy jest kowalem swego rolsu. W zależności od tego, jaką ma reaktywność, to niezależnie, albo w każdym razie w mniejszym stopniu, zależy to od otoczenia, przede wszystkim on sam będzie decydował. I daje się przykłady, jak powiedzmy despotyczny system w Rosji carskiej działał brutalnie i wychowywał w określony sposób ludzi. Pedagogika była taka, że no, przede wszystkim nadmiar wiedzy ludziom szkodzi. Zarówno Mikołaj I, car Wszechrosji, król Polski, wielki książę finlandzki, etc., etc., jak i jego dygnitarze, zwłaszcza minister oświaty, uważali, że szkoła, ucząc chłopów czytać, umożliwia im poznawanie złych książek. A uczeni powinni w Rosji postępować jak aptekarze, wydawać wiedzę na receptę rządu ilości zależnej od stanu majątkowego i stanowiska. No, cytuję z pamięci, ale to są teksty źródłowe, które przytacza Wiktoria Śliwowska w kapitalnej swojej pracy Mikołaj I i jego czasy. Namawiam na lekturę, a myślę, że nie zaszkodziłoby wznowić tą książkę. No więc, proszę Państwa, ten system uczył ludzi, że po prostu nadmiar wiedzy szkodzi. I stąd w Rosji carskiej było wiele instancji cenzury. Najwyższą instancję stanowił sam car. Miłościwy Mikołaj I na przykład osobiście cenzurował dzieła Puszkina. Bo tak wysoko cenił, był wrażliwy artystycznie, car Mikołaj I zresztą był bardzo, bardzo wszechstronnym człowiekiem. No i nie chciał, żeby jacyś tam urzędnicy, zwłaszcza niższego stopnia, pastwili się nad tekstami tej klasy artysty jak Puszkin i sam cenzurował. Jest tu słynna sprawa, że pewien utwór Puszkina właściwie był pisany przy pewnym współautorstwie Mikołaja I, mianowicie w wierszu występowało słowo urylnik, czyli nocnik. No, dzisiejsze pokolenie to już nie wiem, czy wie, co to jest, więc podam definicję. To było takie naczynie, do którego, no, nie wychodząc do ubikacji, a ona często była daleko, gdzieś tam za stodołą, no to można było się załatwiać od razu przy łóżku, na duży i mały nawet interes. No i proszę Państwa, car miłościwy uznał, że w takim pięknym wierszu słowo nocnik jest niestosowne. Raziło to jego poczucie artystyczne i wymyślił słowo, które było, no, eleganckie i rymowało się z innym tekstem. I zamiast urylnik wymyślił budilnik. I ten carski budilnik figuruje do dzisiaj w tym tekście Puszkina. No i trzeba powiedzieć, że bardzo duża część populacji rosyjskiej przyjmowała to z pewnym zrozumieniem. Car był kochany, a są rozważania, co by było, gdyby Mikołaj II nie abdykował po rewolucji lutowej, ale w każdym razie car był autentycznie kochany. Panowała zasada
Car jest dobry, tylko urzędnicy są źli. Wszystko, co złe, to winni są urzędnicy. A teraz też mamy podobne podejście u niektórych ludzi. Bruksela, Europa jest dobra, tylko urzędnicy są źli. No i proszę Państwa, jednak nie cała populacja poddanych cara miłościwego przyjmowała takie stanowisko. Duża część, a przede wszystkim pewna część elity rosyjskiej, po drugie, prawie cała elita polska, buntowała się przeciwko temu. Robiła, proszę Państwa, ciągłe energetyczne i informacyjne bunty. No i proszę Państwa, to może być dowodem, że reaktywność jest ważna, czyli człowiek jest przede wszystkim sam kowalem swego losu. Tu oczywiście można dyskutować, na ile ta reaktywność jest wrodzona, na ile nie, ale to już jest osobny problem. No, proszę Państwa, ten wzór, który podałem, rozstrzyga jednoznacznie, że ten cały spór jest bez sensu. Ten główny niemal spór w tradycyjnej humanistyce. Oczywiście to są dwa elementy iloczynu i dyskutowania, czy pierwszy czynnik tego iloczynu jest ważniejszy, czy drugi, jest bez sensu, bo iloczyn jest niezależny od tego, w jakiej kolejności to wypiszemy. Oczywiście jestem tu na gruncie tradycyjnej algebry, bo jak na razie nam to wystarczy. Oczywiście jedno i drugie ma wpływ. I otoczenie, i sam człowiek. I nie ma tu sensu te wszystkie dywagacje, o których mówiłem przed chwilą. Teraz, proszę Państwa, jeszcze trzeba powiedzieć parę słów o rozróżnieniu oddziaływań, reakcji energetycznych i informacyjnych. Tak jak wspominaliśmy na poprzednich zajęciach, do przenoszenia dowolnej informacji w świecie energomaterialnym konieczna jest pewna ilość energomaterii, czyli krótko mówiąc energii. No ale w oddziaływaniach energetycznych ilość i rodzaj tej energomaterii ma zasadnicze znaczenie. No, jak jest oddziaływanie, powiedzmy, które jest przenoszone przez linię wysokiego napięcia, to istotne znaczenie ma tutaj czynnik energetyczny. No, ale są też takie oddziaływania, takie sytuacje, w których ta ilość i rodzaj energii jest nieistotny. Istotne jest, że tak powiem, jej rozłożenie w czasoprzestrzeni, czyli w przestrzeni i w czasie. I takie właśnie przebiegi traktujemy jako przebiegi informacyjne. Inaczej mówiąc, proszę Państwa, w przebiegach informacyjnych istotne znaczenie ma właśnie przekazywanie informacji, a nie rodzaj i ilość energii do niej użyta. Natomiast w procesach energetycznych odwrotnie. U Mazura jest to troszkę inaczej zdefiniowane w
cybernetycznej teorii układów samodzielnych. Mianowicie on mówi o dużej ilości energii, dużej lub małej ilości energii i dużej lub małej ilości informacji. No i jeśli jest duża ilość energii, a mała ilość informacji, to traktuje to jako proces energetyczny i na odwrót. No ale proszę Państwa, to jest podejście takie, można powiedzieć, tylko ściśle matematyczne. Natomiast cybernetyka, zwłaszcza jakościowa teoria informacji, jest według zaproponowanego przeze mnie aksjomatycznego systemu metadziedziną w stosunku do matematyki, dlatego ja to rozdzieliłem jakościowo. Tym niemniej w praktycznych zastosowaniach absolutnie definicja mazurowska może wystarczyć. No dam taki przykład. Przy pomocy tej samej ilości energomaterii, środków energomaterialnych zużytych do wyprodukowania gazety, wyprodukowania i rozprowadzenia gazety, możemy albo w tej gazecie przekazywać dużo istotnych informacji, albo żadnych istotnych informacji, tylko jakieś takie bezwartościowe, a istotnych mało lub wcale. No to zresztą bardzo często jesteśmy świadkami takich procesów informacyjnych w naszych mediach. To jest takie informacyjne zamulanie osobistych korelatorów, mówiąc językiem mazurowskim. Dobrze, i teraz proszę Państwa, w związku z tym możemy zaproponować za Mazurem następujący opis dowolnego obiektu energomaterialnego. Otóż będziemy go charakteryzować poprzez materiał, z którego on jest ukonstytuowany, a ten materiał opisujemy poprzez wielkość masy. No, na przykład społeczeństwo opisujemy w demografii poprzez jego liczebność. Bardzo, bardzo istotna sprawa. Czyli coś, co zaproponowałem, żeby nazwać masą socjologiczną, socjomasą. Materia. Dalej, dowolny obiekt energomaterialny charakteryzujemy, podając je energię, która jest w nim zgromadzona, albo która jest przez niego przetwarzana, albo, jeżeli mówimy o energii potencjalnej, to która może być przez niego przetwarzana. No i wreszcie trzecia charakterystyka to struktura. A struktura dowolnego obiektu energomaterialnego to nic innego jak rozmieszczenie materiału i energii w przestrzeni i w czasie, czyli krótko w czasoprzestrzeni. A więc dowolny obiekt charakteryzujemy przez materiał, energię i strukturę. Liczebność społeczeństwa jest miara materiału, ilości materiału. Energia jest przetwarzana w gospodarce, to są te różne parametry energetyczne, no, których sporo mamy choćby w rocznikach statystycznych. I wreszcie struktura. Jak społeczeństwo jest rozmieszczone? No przede wszystkim struktura wieku, jaki jest procent
poszczególnych roczników. To jest tak zwana piramida demograficzna. Po drugie, struktura społeczna tradycyjna. No, udział ludności miejskiej, wiejskiej. Udział ludności zatrudnionej w przetwarzaniu energomaterii i udział ludności zatrudnionej w przetwarzaniu informacji i tak dalej. A więc teraz, jeżeli weźmiemy, wrócimy do tego naszego schematu, to jest to taki najprostszy system cybernetyczny. Jest to najprostszy. To jest właściwie tak, system tak prosty, że aż trywialny. Kiedy on w społeczeństwie występuje? No na przykład, jeżeli obiektem sterowanym będzie walizka, obiektem sterującym jej właściciel. I właściciel chce tak posterować walizką, żeby ona się przemieściła z mieszkania do bagażnika samochodu na przykład, to musi po pierwsze dostarczyć tej walizce własnej energii, bo ona nie ma nóg i sama się poruszać nie może. Energię musi dostać od właściciela i dalej musi dostarczyć informację, czyli zanieść ją tam właśnie, gdzie ona ma się znaleźć. Bo inaczej, jak w sposób przypadkowy ją weźmie i wyrzuci przez okno, to ona może wylądować zupełnie gdzie indziej niż powinna. I to jest najprostsza sprawa, albo w procesach takich sterowania już na szczeblu państwowym. Leży sobie pianiusieńki, biedny pijak w rowie. Jest nawet taka piosenka: w rowie leży, któż pobierze wyciągnąć pijanego. Policjanci, przybywajcie, pijanego wyciągajcie. No więc cóż takiemu nieprzytomnemu pijakowi, no jak nim można posterować? Bić nie wolno, bo to może mieć bardzo złe skutki. Zresztą niewiele pomoże, bo on jest nieprzytomny. W związku z czym policjanci muszą wziąć go na ręce, jak dziecko, zanieść najpierw do samochodu, później zawieźć tam do tak zwanego żłobka. No to są takie trywialne przypadki, bardzo nieekonomiczne z punktu widzenia procesów sterowania społecznego. Nawiasem mówiąc, to jest dla policji na przykład w tym wypadku bardzo męczące. Oni już wolą wezwać karetkę pogotowia, żeby czy tam może coś się złego stało temu pijaniusieńkiemu biedakowi, może tu jest potrzebna pomoc medyczna, a przy okazji sobie już sanitariusze udzielą swojej energii i nadadzą kierunek ruchowi tego nieprzytomnego człowieka. Jak Państwo widzą, ja staram się łamać ten stereotyp naszych mediów, którzy jak pijany to jest słowo śmierdzawiec z kasyna, lump, bić go, linczować i tak dalej. No wprawdzie do tego wprost się nie nawołuje, ale steruje się pośrednio w tym kierunku. Analiza cybernetyczna jest tutaj absolutnie jednoznaczna i ci dziennikarze, nie wiem czy sobie z tego zdają sprawę, zakładam, że nie zdają sobie sprawy, w tym kierunku pośrednio ludźmi sterują.
Proszę Państwa, a mówię o tym, bo ten pierwszy przykład linczu na pijanym kierowcu może być sygnałem ostrzegawczym, że takie przypadki mogą się zacząć upowszechniać. I przestrzegam również panów policjantów, że jak ludzie sami sobie zaczną radzić i wymierzać sprawiedliwość, to panowie z policjanci się staniecie coraz mniej potrzebni. Ludzie się zaczną obywać bez was. Jakie to będzie miało skutki nie tylko dla policji, ale w ogóle dla społeczeństwa, to chyba nie muszę tłumaczyć. Teraz, proszę Państwa, dalsza sprawa to jest oczywiście problem, czy możliwe są bardziej ekonomiczne z punktu widzenia wydatkowania energomaterii i informacji systemy cybernetyczne. A więc weźmy już tutaj zgodnie z tym, co podał Mazur, a podał to dokładnie w książce Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, dostępne na stronie autonom.edu.pl. Tam zresztą ostatnio ukazał się nieznany nowy tekst Mazura z lat 70. chyba, dotyczący jakościowej teorii informacji. Bardzo dobry, popularny tekst. Namawiam na jego lekturę. Otóż, proszę Państwa, system cybernetyczny z receptorem. Otóż, proszę Państwa, tutaj musimy sobie podać oczywiście definicję, co to jest receptor i jeszcze jedną definicję, co to jest efektor. Otóż receptor jest to taki element systemu, którego zadaniem jest odbieranie bodźców z otoczenia. A ściśle mówiąc, odbieranie bodźców informacyjnych, alias informacji z otoczenia. Natomiast efektor jest to taki wyspecjalizowany organ systemu, którego zadaniem jest generowanie reakcji. Albo inaczej mówiąc, oddziaływanie na otoczenie. Jeśli tak, to mamy przede wszystkim tutaj będzie receptor. Tutaj będzie efektor. Efektor oczywiście generuje reakcję, która ma charakter zarówno energetyczny, jak i
informacyjny. Czyli będziemy mieli reakcję o charakterze mieszanym. R jest charakter informacyjny i energetyczny. Granice systemu zaznaczymy linią przerywaną. Tutaj receptor odbiera bodźce, ale bodźce informacyjne. Więc ja już to tak zaznaczę. B z indeksem I. Dalej system pobiera energomaterię. Energomateria jest przetwarzana w tak zwanym torze energetycznym systemu i to można właśnie różnie oznaczać. Można to oznaczać po prostu liczbą E, znaczy literą E, tak jak tuśmy pokazali, ale skoro wprowadziliśmy już definicję bodźca, to nazwiemy to bodźcem B. Energetyczny, B, B. No i oczywiście tutaj ta energomateria musi być dostarczana systemowi przez otoczenie, a w tym wypadku po prostu przez organizatora. Tym organizatorem jest ten obiekt, któryśmy nazwali obiektem sterującym. No więc proszę sobie nawet tu taką definicję dodać, że obiekt sterujący będziemy nazywać w dalszym ciągu organizatorem. Sterujący będziemy nazywać organizatorem. O. I tutaj mamy zewnętrznego organizatora, org. Rzecz jasna, organizator musi też sam pobierać z otoczenia zarówno informacje, jak i energomaterię. O. I to jest ten tak już bardziej złożony i bardziej ekonomiczny z punktu widzenia poboru energomaterii i informacji system. No więc tutaj, w tym wypadku, organizator zewnętrzny już nie musi powiedzmy sam dostarczać tutaj niejako bezpośrednio nadawać kierunku i dostarczać energię, tylko daje jakieś polecenia informacyjne.
Dajmy na to, jeżeli to będzie ktoś na ulicy, kto jest, dajmy na to, przytomny i zdolny do poruszania się, to wystarczy mu dać polecenie, on odbierze to polecenie przez swój receptor, no i będzie oczywiście dalej się poruszał, chociaż czasami może, no powiedzmy, nie być w stanie, nie dysponować taką energomaterią, która wystarczy na to, żeby wykonać to polecenie. I dlatego na przykład policjanci muszą, no nie muszą nieść już go do radiowozu, tylko dadzą polecenie, żeby szedł. Ale jeszcze no, muszą go podwieźć na komisariat czy na komendę, dlatego że ten delikwent nie dysponuje odpowiednią energomaterią. Ale te dwa przykłady, któreśmy tu omówili, to są przykłady właściwie trywialne. Natomiast już mniej trywialny jest przykład tak zwanego systemu alias układu, bo Mazur w dawnych pracach używał określenia układ, a później przeszedł na termin system. Z tym, że to samo znaczy. No teraz, proszę Państwa, możemy sobie omówić tak zwany system sterowny. Czy tu jeszcze będzie widoczne? Tak. System sterowny. System sterowny tym się różni od tamtych poprzednich prostych przypadków, że jest wyposażony na własny tor energetyczny. Jak to należy rozumieć? Otóż tak, mamy tutaj przede wszystkim receptor oczywiście. Symetrycznie będziemy mieli do receptora tak zwany zasilacz lub alimentator. Mazur w dawniejszych pracach używał słowa zasilacz, potem przeszedł na alimentator, ale ponieważ alimentator to się kojarzy bardzo silnie z odpowiednim prawnym pojęciem u nas, ja będę stosował starą mazurowską nomenklaturę i będę używał słowa zasilacz. Tutaj oczywiście linią przerywaną zaznaczamy brzeg systemu, granicę jego. Będziemy mieli jak poprzednio efektor.
Oczywiście trzeba od razu zaznaczyć, że układ może mieć wiele receptorów i wiele efektorów. Teraz wewnątrz tego systemu mamy tor informacyjny, w którym odbywa się przekazywanie informacji od receptora do efektora. A przepraszam, czarnym. Czarnym to powinno być zaznaczone. Czarnym. Informacyjny, który w tamtym poprzednim przypadku oczywiście też występował. Ale tutaj nie zaznaczyłem, to był zupełnie. Proszę sobie zaznaczyć. Tutaj występuje i to informacyjny to jest tor, w którym odbywa się przenoszenie informacji od receptora do efektora. To już w tym systemie cybernetycznym z receptorem występowało, a jeszcze szczególnie jest to istotne w systemie sterownym. Tym niemniej pod tym względem to ten poprzedni obecnie się nie tak wiele różnią. Natomiast różnica polega na torze energetycznym. Mianowicie w torze energetycznym systemu tego sterownego mamy tak zwany akumulator. Akumulator jest to organ systemu służący do przechowywania i przetwarzania energomaterii. Tak, żeby ona nie musiała być od razu zużywana, ale mogła być przetwarzana do odpowiedniej postaci i gromadzona, akumulowana. No jak tam mieliśmy w poprzednim systemie, wracam do tego policyjnego. No to oczywiście ten zatrzymany, doprowadzany nie ma możliwości akumulowania tej energii, którą dysponuje policja, tylko po prostu sadzą go do samochodu, zawiozą gdzie trzeba i koniec. To tutaj w tym systemie sterownym już ten obiekt sterowny może sobie gromadzić i przetwarzać tą energomaterię. I oczywiście tor energetyczny to jest tor, w którym odbywa się przekazywanie i przetwarzanie energomaterii od zasilacza. Można by go tu nawet na czerwono podkolorować, bo on chodzi w zakres toru energetycznego poprzez akumulator aż do efektora.
Więc mamy tutaj dwa tory. Tor informacyjny i tor energetyczny. W torze energetycznym od receptora do efektora przetwarzana, ale nie akumulowana informacja, a w torze energetycznym jest przekazywane, ale już w tym wypadku również przetwarzana i akumulowana energomateria. Jakie to ma zalety dla organizatora? No, organizator zewnętrzny, bo to nie są wszystko jeszcze systemy, które mogły być same swoim organizatorem. Tu mamy na zewnątrz organizatora. Ten organizator zewnętrzny oczywiście sobie tam pobiera informacje z otoczenia. Ale systemowi sterownemu nie musi ich już przekazywać. Nie musi ich już przekazywać, dlatego że informacje przekazuje, ale nie musi przekazywać energomaterii systemowi sterownemu, dlatego że tenże sam ją sobie pobiera z otoczenia. I to jest istotna sprawa. Czyli ten system... To jest chyba P miejsce I, prawda? Słucham? Na górnym torze jest E. Ojej, przepraszam, oczywiście. To się pomyliłem. To powinno być na to. Czerwonym to powinno być I. Jak najbardziej. No, to jest nieważne. Tego nie ma. To jest informacja. No i proszę Państwa, energomateria jest pobierana z zewnątrz z otoczenia, tu już samodzielnie przez system sterowny. Organizator nie musi się tym kłopotać. Natomiast organizator wywiera wpływ na działania, na reakcję systemu sterownego w ten sposób, że jest po pierwsze połączony z receptorem, gdzie wysyła informacyjne sygnały, a po drugie jest połączony z akumulatorem. No, czerwonym kolorem to zaznaczam, dlatego że są to informacyjne. Oddziaływanie. Jest to bardzo istotna sprawa. No więc proszę Państwa, można powiedzieć tak, że w wypadku systemu sterownego czynności sterownicze organizatora ograniczają się tylko do przesyłania informacji, czyli ściśle mówiąc do działań informacyjno-sterowniczych, znaczy do receptora, co ma robić, oraz do akumulatora, jaką i ile energii ma przekazywać. No, proszę Państwa, przykład systemów sterownych. No, różne maszyny. Samochód na przykład. Jest systemem sterownym. Efektorem będą koła, które się mają obracać w odpowiednim kierunku z odpowiednią szybkością. Receptorem będzie kierownica tak zwana i te różne inne urządzenia, pedał gazu,
dźwignia biegów i tak dalej. Zasilaczem będzie bak z benzyną, czy z gazem, czy z olejem napędowym, a akumulatorem w tym znaczeniu będzie cały silnik. Oczywiście. To nie jest tak jak w tradycyjnej mechanice, gdzie akumulatorem się nazywa tylko tą część dotyczącą, no, zbierającą energię elektryczną. Tutaj właściwie cały silnik spełnia funkcję akumulatora. Więc jak widzimy już na tym przypadku, pojęcia cybernetyczne mają bardziej ogólny sens niż te pojęcia z nauk tradycyjnych, w tym również nauk technicznych. No i teraz, proszę Państwa, kierowca już nie musi pchać, tak jak to było na przykład w wypadku rikszy. Nie musi, powiedzmy, udzielać swojej energii temu systemowi, ale system sam sobie to pobiera. No, kierowca tam tylko steruje w trakcie nalewania benzyny, ale dalej to już nie jego sprawa. Poza tym, no, te czynności związane z nalewaniem benzyny zużywają tak małą, wręcz pomijalną ilość energomaterii, że możemy to też traktować jako element czynności sterowniczych, sterowniczo-informacyjnych. No to, proszę Państwa, to jest przykład w techniki. Ale czy w wypadkach społeczeństw zorganizowanych coś takiego występuje? A no, jak najbardziej. Systemem sterownym będzie społeczeństwo, naród w stanie tradycyjnej zależności kolonialnej lub pod zaborem po prostu, lub okupacją w czasie wojny. To znaczy tak, po pierwsze, taki system musi sam siebie utrzymać, musi pobierać dla siebie energomaterię z otoczenia, czy to przyrodniczego, czy międzynarodowego, sam przetwarzać, magazynować i wykonywać polecenia. Natomiast metropolia albo metropolia imperium kolonialnego, o, tak jak kiedyś Londyn, Paryż, Berlin, albo stolica kraju, który jest okupantem albo zaborcą, no tak jak u nas Moskwa, Berlin, Wiedeń, prawda, wysyła polecenia do receptora. Na miejscu jest tylko, jak to się dzisiaj nazywa pięknie, aparat kompradorski, który po prostu wykonuje polecenia, co ma robić. I to ten aparat kompradorski to jest receptor i dalszy ciąg, powiedzmy, tego toru informacyjnego. No ale oczywiście to nie wystarczy. Również potrzebne są sprzężenia, w tym wypadku sprzężenie, które pozwoli wywierać wpływ na akumulator. I do tego właśnie służy eksport kapitału, proszę Państwa, a nie do czego innego. To jest podstawowa sprawa, żeby sterować tym miejscowym akumulatorem. Więc eksport kapitału albo wykup miejscowych, powiedzmy, przedsiębiorstw czy jakichkolwiek innych elementów gospodarki. No i proszę Państwa, oczywiście, jak długo akumulator, czyli gospodarka, jest uzależniona
w sensie kapitałowo decyzyjnym od metropolii, tak długo będzie działać w interesie metropolii. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie trzyma kolonii po to, żeby im robić dobrze. No, oczywiście można opowiadać takie ściemy, że to kolonie to podbijano po to, żeby tam nieść cywilizację wyższą. Albo teraz neokolonie, o tym będziemy mówić na następnych zajęciach, za tydzień tutaj, no można mówić, że tam się niesie dobrodziejstwo demokratycznej gospodarki rynkowej. No to są takie bajdury dla plebsu, które zresztą mogą być skuteczne, ale z rzeczywistością mają związek, najdelikatniej mówiąc, bardzo luźny. I w związku z tym, proszę Państwa, te kolonie, neokolonie, później będziemy o tym mówić, czym się różni kolonia od neokolonii, działają w interesie organizatora. To jest podstawowa sprawa. Jak te interesy definiować? Dam Państwu przykład. Podstawowy przykład definiowania interesów systemu, do tego przejdziemy później jeszcze obszernie, ale już w tej chwili pokażę Państwu wzór Mazura i na podstawie wzoru Mazura można te interesy bardzo precyzyjnie definiować. Bez uciekania się do jakiejś propagandy, do jakiejś tak zwanej ściemy ideologicznej, jak to się teraz nazywa popularnie. Moc dowolnego systemu P, czy tu jeszcze widać? A jeżeli widać, to pisze P równa się C, to jest ilość materiału razy A, to jest jakość materiału razy ni, grecka intera ni. To jest moc jednostkowa. To jest ogólny wzór cybernetyczny dla wszystkich systemów energomaterialnych. Zarówno w technice, w biologii, jak i w humanistyce. No więc, proszę Państwa, w wypadku społeczeństwa. Miarą wielkości C będzie liczebność społeczeństwa. No interes społeczeństwa w tej dziedzinie jest taki, żeby co najmniej nie ubywało tego C. Można stawiać bardziej ambitne cele, żeby następował wzrost socjomasy, ale jako minimum minimorum to jest zachowanie socjomasy, bo inaczej po prostu populacja wymiera. I to na pewno nie jest w interesie tej populacji. No więc teraz polityka mocarstw kolonialnych, neokolonialnych czy zaborczych nie musi dążyć do zachowania tej populacji. Jak ta wymrze, to podbiją następną. Interes metropolii jest taki, żeby własna populacja nie zanikała, a te inne, no to w zależności od potrzeby. To może być czasem zbieżny interes i też i tej kolonii, metropolii, żeby zwiększać populację, ale może być dokładnie odwrotnie. Podam następnym razem takie przykłady i to nawet bardzo bliskie tutaj Polski dotyczące. A to jest najogólniej mówiąc, powiedzmy, jakość materiału zależy od związane ściśle z koncentracją energii w materiale. W wypadku społeczeństwa to jest stosunek, można umierzyć stosunkiem liczby ludności w wieku tak zwanym produkcyjnym do
całkowitej liczby ludności. W interesie systemu jest zwiększanie tego stosunku, a w interesie metropolii to może być to, albo zupełnie coś odwrotnego. No i wreszcie, co to jest NI? NI to jest moc jednostkowa, przetwarzana przez jednostkę. Energomaterii w wypadku społeczeństwa można to traktować jako średnią społeczną wydajność pracy. W interesie danego społeczeństwa jest wzrost NI, wzrost wydajności, natomiast w interesie zaborców niekoniecznie. To zależy, czy bardziej im się opłaca gospodarka tak zwana ekstensywna, czy gospodarka intensywna. Będziemy jeszcze o tym obszernie mówić. Ja tu tylko daję taki przykład. No dobra, proszę Państwa, jeżeli są duże rezerwy siły roboczej, to można ludziom mniej płacić, jest duża podaż siły roboczej, można im mniej płacić i nie jest w interesie metropolii, żeby NI w tej kolonii akurat wzrastało. No, niech pracują nawet mniej wydajnie, to i się więcej weźmie do pracy. No, widzimy, te interesy mogą, choć nie zawsze muszą, być różne. No i teraz, proszę Państwa, jeżeli tak, to powstaje dość ciekawa sprawa, mianowicie, proszę patrzeć, koncentracji energomaterii nie musi być, nie musi ona występować u organizatora. Proszę zauważyć. Natomiast organizator sterujący systemem sterownym musi dysponować przewagą informacyjną. Dlatego, proszę Państwa, czy to metropolie kolonialne, czy zaborcy dbali o to, żeby trzymać ten podbity lud, no, jakby to powiedzieć, na stosunkowo niskim poziomie informacyjnym. Jest takie nawet powiedzenie popularne, że ludźmi ciemnymi się lepiej rządzi, ale tutaj nie tylko chodzi o ciemnotę w tym takim ogólnym znaczeniu. Nie. Tu chodzi o informacje mające wartość sterowniczą. W sensie ogólnym mogą sobie nawet ci ludzie dysponować bardzo dużą ilością informacji, no, przydatnych na przykład do dyskusji salonowych, do dyskusji w mediach, do różnych takich błyskotliwych stwierdzeń, z których nic nie wynika. W zasadzie im więcej, tym lepiej takich informacji. Oczywiście. Trudniej się połapać. To są śmieci informacyjne i po prostu nie o to tutaj chodzi. Tutaj chodzi o informacje o wartości sterowniczej. Przede wszystkim takie, które pozwalałyby na definiowanie interesu własnego systemu. To jest podstawowa sprawa, dlatego ja już w tym momencie wyprzedziłem trochę bieg. Powiedziałem o sprawach, o których będziemy za tydzień mówili bardziej obszernie. Ale już tutaj pokazuję, że kluczem do skutecznych działań typu kolonialnego, czyli utrzymywanie poszczególnych krajów, społeczeństw w stanie takim, jak się znajduje system sterowny, jest dysponowanie przewagą informacyjną. No proszę Państwa, przecież co zrobiono po upadku powstania styczniowego w kraju przywiślańskim? Zlikwidowano polskie wyższe i średnie uczelnie. Polacy mieli dostawać tylko takie informacje, które miały wartość sterowniczą
pozytywną dla imperium w Petersburgu. Analogicznie było w zaborze pruskim, później niemieckim. Natomiast jak się zaczęła ta sytuacja zmieniać w zaborze austriackim, ale to dopiero potem, jak Austria dostała wsiedzenie pod Sadową w wojnie prusko-austriackiej, to Franz Józef z krwawego satrapy zamienił się w dobrotliwego staruszka. No i proszę Państwa, wtedy dał swoim galicyjskim poddanym, przede wszystkim Polakom, bardzo duże ulgi informacyjne przede wszystkim. Dopuścił do tego, żeby zaczęły tu działać naprawdę z prawdziwego zdarzenia polskie szkoły wyższe i średnie. Na przykład Uniwersytet Lwowski, a także Politechnika Lwowska stały się centrami polskiej myśli o wysokiej wartości sterowniczej. I dlatego od tego zaczął się proces odzyskiwania niepodległości, z czego dzisiaj sobie ludzie nie zdają sprawy, dlatego że nam się tłumaczy, że walka o niepodległość to miała charakter energetyczny tylko. A tymczasem kluczem do niepodległości jest informacja, a nie energomateria. Będziemy o tym bardziej dokładnie mówić. I również teraz kluczem do wyjścia z obecnego naszego stanu zależności neokolonialnej jest dostarczenie naszemu narodowi, a przynajmniej jego elicie, informacji o odpowiedniej wartości społeczno-sterowniczej, co też tutaj właśnie robimy, a czego obecne uczelnie oficjalne albo w ogóle nie robią, albo robią w sposób, no w najlepszym wypadku, niewystarczający i bardzo anachroniczny. To tyle, proszę Państwa, na dzisiaj. Następne nasze zajęcia byśmy przyjęli na... No kiedy? Właściwie nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby za tydzień, 13 o stałej godzinie. Miejmy nadzieję, że nie będzie jakichś zewnętrzno-technicznych zaburzeń. Ale w razie czego, to zawsze prosimy o cierpliwość. Dziękuję. Dziękuję bardzo.